Proszę panie wojewodo o wręczenie statuetki pani Małgosi. Ja myślę, że po takim występie amatorskim, można powiedzieć, wszyscy za nie mówili, prawda? Bo to tak jakby kogoś wyciągnąć nagle ze stołu, no to zaśpiewaj sobie, no to zatańcz. A tu okazuje się, że to naprawdę można. Jeszcze raz ogromne brawa dla pani Małgosi. Proszę państwa, aż się miło zrobiło na sercu, czyli jakie te panie z charakterem są zdolne. Nie dość, że charakter mocny, to proszę bardzo, jeszcze i śpiew, taniec, wszystkie talenty. Ale biegniemy dalej, drodzy państwo, kolejną laureatką wyróżnioną w kategorii zdrowie, polityka społeczna jest pani dr Ewa Wasilewska-Teślu. Drodzy państwo, maksyma życiowa pani Ewy: najważniejszy jest człowiek. Doktor nauk medycznych. Pani Ewa obecnie pracuje na stanowisku zastępcy kierownika zakładu oddziału radiologii w naszej poliklinice w Olsztynie. Ceniona jest za fachowość w gremiach medycznych i wśród pacjentów. Autorka wielu publikacji naukowych i badacz w wielu międzynarodowych badaniach klinicznych. Członek Komisji Bioetycznej. Wykładowca w katedrze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Pani Ewa kocha ludzi i dla nich pracuje. Z ogromną pasją i poświęceniem leczy pacjentów onkologicznych. Ma w sobie zbawczą moc, której chorzy potrzebują. Dumą pani Ewy jest jej rodzina. Mąż, syn, córka, ale to nie jest pełna rodzina, bo pełna rodzina to jeszcze dwa psy, kilka kotów i królik. I drodzy państwo, wszyscy, cała pełna rodzina jest gotowa zawsze wspierać pasję pani Ewy. Przed państwem pani Ewa Wasilewska-Teślu. Drodzy państwo, rozmawialiśmy tak z laureatkami wcześniej o marzeniach. Właśnie pani Ewa, tak trochę nieśmiało, ale chciała przekazać mi chyba taką intencję, że bardzo chciała kiedyś być taką prima balleriną, taką tancerką mistrzynią, taką gwiazdą na parkietach świata. Oczywiście bardzo delikatnie to wspomniała i była bardzo onieśmielona, że wypowiedziała to marzenie. Ja oczywiście tego marzenia nie słyszałem i powiedziałem nie, no przecież mamy kilka dni do imprezy i tutaj potrzebne są wielomiesięczne treningi, żeby cokolwiek zrobić. A tak naprawdę, pani Ewo, to z czym to marzenie jest związane? Muszę się przyznać, że z tańcem. Rzeczywiście, będąc małą dziewczynką, moim największym marzeniem było zostać baletnicą. Potem bardzo chciałam wieść życie sceniczne i występować na scenie. Nawet był jakiś tam epizod taki bardziej w dzieciństwie. Natomiast powiem państwu szczerze, że bardzo chciałam poznać zawsze pana Krzysztofa. Ale my jesteśmy rodziną przecież. Wasilewscy. Właśnie dlatego, że wszyscy mnie wciąż pytali, kiedy to państwo odnosili olbrzymie sukcesy na arenie Europy i świata, czy to ten Wasilewski to jest... Ja mówię, tak, oczywiście, że tak, słuch. No i tak się życie dziwnie układa właśnie, że miałam niezwykłą przyjemność poznania pana Krzysztofa. Wspaniały człowiek, tak a propos. No i w zasadzie uznaliśmy, że to będzie no troszeczkę takie samolubne chyba spełnienie tego marzenia odnośnie tańca.
Ale skoro ma być to taki niezwykły wieczór, to może nam się uda. Widzieliśmy tutaj już takie rzeczy na tej scenie, że nikogo nic nie zdziwi, nie? Tak? To co? Drodzy Państwo, pozwolicie, że zatańczymy dla Was? Okej, okay, to się przygotujemy. Proszę nie patrzeć, bo to jest garderoba tutaj, jest parawan ten. Zaraz się też będę rozbierał. Przepraszam, tylko mała dygresja jeszcze na zakończenie. Muszę Państwu zdradzić, bo pewnie się Państwo zastanawiacie, ile my żeśmy godzin spędzili na parkiecie. To nie jest wcale takie łatwe i takie proste, jak się wydaje, bo okazuje się, że tak jak zaczynamy, to nie wiemy, czy ta noga lewa, czy prawa, ale powiem Państwu, że widać i czuć było, myślę, że Państwo też to odebrali, że pani Ewa po prostu od dziecka ma coś, co chciała kiedyś wreszcie w życiu spełnić. I to jest ten dzisiejszy dzień. Ja się bardzo cieszę, panie Ewo, że mogłem uczestniczyć w spełnieniu pani marzenia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejna laureatka. Jest to szósta.
czyli powoli zmierzamy do końca naszej uroczystości. Laureatka w kategorii ochrona środowiska, rolnictwo, sport i turystyka. To pani Elżbieta Wójcicka. Pani Ela od 2000 roku, drodzy Państwo, jest właścicielką firmy Agroplum. Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą na powierzchni bagatela 1600 hektarów. Zajmuje się również produkcją materiału siewnego, proszę Państwa, korzenictwem. Prowadzi na szeroką skalę zaopatrzenie rolnictwa w środki do produkcji. Jest organizatorem międzynarodowych targów rolnych AgroPower Mazury, które promują rolnicze innowacje związane między innymi z ochroną środowiska. Czy to się zgadza, Pani Ewo? Zgadza się. Pani Ewo? Wzorowo prowadzona firma otrzymuje wyróżnienia i nagrody na szczeblu powiatowym, gminnym, jak również krajowym. Między innymi firma roku 2010, Żagiel Przedsiębiorczości. Za swoją działalność została odznaczona między innymi odznaką honorową ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zasłużony dla rolnictwa, a jej firma otrzymała również prestiżowy certyfikat wiarygodności biznesowej. Regularnie angażuje się w działalność charytatywną, społeczną, pomaga ubogim i potrzebującym. Wspiera akcje na rzecz, drodzy Państwo, dzikich zwierząt. To tych, które moje te zjadają, tak? No proszę. Czyli proszę Państwa, trzeba każdemu pomagać. Prywatnie szczęśliwa matka, która wykształciła troje dzieci, zaszczepiając w nich miłość do przyrody i smykałkę do biznesu. Przed Państwem pani Ela Wójcicka. I cóż, zostało nam ostatnie marzenie do spełnienia. Drodzy Państwo, kiedy rozmawiałem z panią Elżbietą na temat jej marzeń, jak tylko usłyszałem je, to zamarłem dosłownie, bo od razu w mojej wyobraźni zaczęło pracować, jak my to zrobimy. Nie wiem, czy Państwo, myślę, że nikt z Państwa nie zgadnie, jakie to jest marzenie. Ja też po prostu byłem zszokowany. Podam tylko taką jedną podpowiedź. Ten kolor pięknej sukni, w której jest pani Ela, coś mówi. Coś mówi. I to jest jedyna podpowiedź. Natomiast to taki samochód jest taki piękny? Taki samochód jest piękny. Taki. Ja zawsze myślałam... Jaki? Ferrari. Mało tego. Pani Ela nie jest tylko fanem Ferrari, chciałaby mieć Ferrari. To nie o to chodzi. Że najpiękniejszy kolor na świecie samochodu od turkus i nazywa się Suzuki Vitara. To niestety. To nie byłoby trudne marzenie. To niestety. Ale właśnie. Marzeniem pani Eli jest przejechać się Ferrari w wersji Formuły 1 na torze wyścigowym. No i proszę Państwa, ja chodziłem, jak to zrobić? Chodziłem, przechodziłem, znalazłem i chciałem Państwu tu pokazać, że mamy Ferrari. Mamy Ferrari, uwaga, taram-taram-ta-tam-ta-tam-ta-tam-ta-tam-ta-tam-ta-tam. I znalazłem Ferrari na pani Emi, kiedy za kilka dni zadzwoniłem i powiedziałem, mam to Ferrari, przejedzie się pani nim na torze wyścigowym, to tym razem pani Ela zamarła. Powiedziała, jak to jest możliwe? Za chwileczkę, drodzy Państwo, będziemy wszyscy uczestniczyć w wielkim wyścigu Formuły 1. Ferrari jest wybrane, kierowca, pilot również. W ogóle się nie denerwuje, panie, patrzcie, jest w ogóle zrelaksowany, prawda? A adrenalina tutaj prawdopodobnie jest ogromna. Ja nie wiem, panie, ale czy ja mówię prawdę, bo może ja coś wymyślam. Byłoby fajnie, tylko szkoda, że to nie prawdziwe Ferrari. A gdzie ta policja? Gdzie ten wstrzymany ruch? Co niech pan powie? Drodzy panowie, jak to trudno dogodzić tym paniom, co? Pani Elu, ja panią w takim razie zaproszę do czerwonego Ferrari.
Czy pani kiedyś siedziała już kiedyś w takim samochodzie? Tak, to jest to prawda symulator Ferrari, ale mam nadzieję, że tak, czy ma pani odpowiednie umówienie? Pani będzie plecami tutaj do państwa, natomiast my wszyscy będziemy widzieć tutaj na ekranie, tym i tamtym ekranie. Trzymajmy kciuki, bardzo proszę, zasiąść w fotelu kubełkowym, tak? Można, tak, czy tu pedałów pani dosięga? Tak, są, świetnie. Pasy. Czy ktoś z państwa kask ma taki? Nie. Dobrze, na razie będzie próba. Chyba jeszcze nie startujemy, co? Jedziemy już? Uwaga, startujemy! Jedzie! Jedzie! Marzenie się spełnia! Macie kręce! Nie! Wychodzimy i dalej. I jedziemy dalej. Może być w drugą stronę. Proszę bardzo. Tak. Uwaga! Jedziemy! To nic! Jedziemy dalej, pani Elu! Da pani radę! Już niedaleko do końca! Uwaga! Nie kręcimy tak mocno, nie kręcimy tym kółkiem. I przyspieszamy, prosta. Uwaga, zakręt, panie Elu, zakręt, troszkę zwalniamy. I gazu tutaj, o, teraz. Ostatnia prosta to jest. Jesteśmy na torze, okej. No tu dobrze, dobrze, robimy dobry czas. Świetnie. I teraz trzymamy kamerę. Ale Ferrari się trzyma, co? Coraz lepiej, to ostatnie okrążenie chyba jest prawie idealne. Uwaga, zwolniamy, zwolniamy. Tak jest! I guma piszczy, jedziemy! No, to był najszybsze okrążenie to było, proszę bardzo. Ale przyspieszenie! Uwaga na skały, zakręt, opolec. Dobrze, 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 proszę nie przepawać, panie Jezu. Zaraz pani dojedzie. Już zaraz jest, zaraz pyta. Okay.
jesteśmy! Danielu, wyprowadzam panią z tego Ferrari. Za chwileczkę powie pani nam emocje. Czy to jest tak, jak pani sobie wyobrażała, czy to po prostu zupełnie coś innego? Panie Elu, proszę bardzo. Prawdziwe Ferrari, prawdziwy ton, prawdziwy wyścig. Panie Krzysiu, ja chciałabym pana zaprosić, żeby pan pojechał. Może tym Ferrari, to może być okazja, żeby porównać. Proszę państwa, ja przyjmuję to zaproszenie w imieniu wszystkich. Otóż za chwileczkę, po zakończeniu, będzie można spróbować sobie, jak ktoś będzie chciał, nie tylko z pań, panów, usiąść do Ferrari i się przejechać. Może nie wyszło to najlepiej, tak jak bym chciała. Ale marzenie, panie Elu. Ale moje marzenie się spełniło. Brawo! Dzięki panu Krzysztofowi! Dziękuję bardzo! Panie marszałku, marzenie pani Eli się spełniło. Proszę dopełnić jeszcze jednej chwalebnej roli, mianowicie proszę o wręczenie statuetki pani Eli. Jeszcze raz brawa za odwagę dla pani Eli. Jesteśmy zszokowani, że można po prostu takie marzenie mogę spróbować spełnić, nie? Dobrze, temu samochodzikowi nic się nie stało, prawda? Całe szczęście. Ewentualnie. Pani Eli, proszę zostanie pani tutaj od razu z nami, dobrze? Proszę bardzo. Proszę państwa, po tych emocjach, które nam pani Ela dostarczyła, jeszcze bardzo miły akcent, mianowicie nasi honorowe osoby, honorowi goście, pan marszałek i pani wojewoda chcą przekazać państwu, myślę, że tylko miłe życzenia. Zapraszam bardzo. Prosimy wszystkie laureatki. Bardzo prosimy wszystkie laureatki do nas tutaj. Szanowne panie, szanowni panowie, szczególnie dzisiejsze laureatki, pozwólcie, że w imieniu własnym, w imieniu samorządu województwa, regionu Warmii i Mazur bardzo, bardzo serdecznie pogratuluję paniom tych wspaniałych, nadzwyczajnych charakterów i waszych osobowości. Faktycznie to, co dzisiaj było widać, zasługuje na wyróżnienie i ogromnie cieszę się, że dzisiaj wspólnie razem mogliśmy panie podziwiać. Serdecznie pragnę również pogratulować wszystkim dotychczasowym paniom laureatkom i wszystkim paniom w regionie Warmii i Mazur, bo faktycznie jesteście wspaniałymi partnerkami do działania w tej sferze zawodowej, społecznej, a przecież nie będę ukrywał, jako mężczyzna i prywatnej. Proszę państwa, tak się składa, że od wielu lat już jestem w administracji samorządowej i do czynienia praktycznie mamy w większości z kobietami w pracy samorządu, teraz już województwa. Mogę powiedzieć, że znany jestem dla kobiety, ale z wielką radością mogę potwierdzić, że to, co panie potrafią, to, co działają w każdej sferze życia, zasługuje na szacunek, na wielką uwagę i wielką pochwałę. I dzisiaj taki wieczór jest, gdzie te panie są przykładem wspaniałej pracy, wspaniałej odpowiedzialności dla regionu. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
I jeszcze jednej pani pragnę serdecznie podziękować, pani Irenie Petrynie, która jest od wielu lat organizatorem tych uroczystości, bo trzeba pokazywać osobowości, trzeba pokazywać wspaniałość kobiet i za to serdecznie, serdecznie dziękuję. Dziękuję również pani Karolinie Felskiej, która jest prywatnie mężem pana Wasilewskiego, a też od wielu lat jest gospodynią tych wieczorów. Wszystkiego najlepszego i wielkie, wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Zdarzają się freudowskie pomyłki, ale drodzy Państwo, drogie Panie, laureatki konkursu, czy laureatki statuetek Kobieta z charakterem. Nagrodziliśmy dzisiaj Panie, które wykazują się wielkimi sukcesami, wspaniałym dorobkiem zawodowym. Ale ja zwróciłem uwagę podczas prezentacji tych pań na zawsze końcową sentencję, którą wypowiadała pani Irena Petryna o tym, że szczególnie szczęśliwe lub dumne są z osiągnięć na polu prywatnym, z tego, że są matkami, że wychowały dzieci, że mają wnuków, bo myślę, że kobieta z charakterem to kobieta, która potrafi subtelnie, ale również w sposób taki, powiedziałbym, dostrzegalny dla innych połączyć dążenie do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym z tą sferą prywatną, ze sferą troski o, tak powiem dosyć może banalnie, o ognisko domowe. A to, że mają te panie wielki charakter, świadczą dzisiejsze występy, dzisiejsze spełnianie marzeń podczas tej pięknej gali, za którą pragnę również bardzo serdecznie podziękować organizatorce tej już 9. gali Kobiet z charakterem, pani Irenie Petrynie. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwo, te piękne kwiaty, które otrzymałam od włodarzy regionu, to są, drodzy panie, dla was wszystkich. Ja jestem naprawdę bardzo wzruszona, że proszę państwa, w jednym miejscu zwróćcie uwagę, ile mamy najważniejszych osób w regionie właśnie tutaj. To nie jest przypadek, bo tutaj zgromadziły się właśnie osoby, cudowne, wspaniałe kobiety z charakterem, które ogromny wkład wnoszą w rozwój tego przepięknego naszego regionu. Myślę, że dzisiejsza gala i wspaniałe laureatki świadczą o tym. Tak jest. Jesteśmy przekonani, że władze regionu, które są tutaj na sali, i prezydenci, i wicemarszałkowie, cały zarząd, proszę państwa, to fakt, że właśnie wszyscy doceniają ogromny wkład pracy naszych drogich pań. A teraz, drodzy państwo, jeszcze mała niespodzianka. Zapraszam sponsorów o wręczenie upominków dla pań. Bardzo proszę panią Karolinę Zachłowską, menadżer Spa Hotel Krasicki w Blitzparku Warmińskim, najlepsze holistyczne spa w Polsce, panią Marię Tomalik, salon bielizny Koemi, panią Helenę Rusiecką, założycielką Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie imieniem Józefa Rusieckiego, panią Karolinę Felską, prywatnie żonę Krzysztofa, właścicielkę miejsca kreatywnej aktywności Aronowa i panią Alicję Starkiewicz, prezes Start Dada. Oh,
Proszę bardzo, teraz zapraszamy wszystkich fotoreporterów. Chwila na reporterów. Zapraszam. Jeszcze raz prosimy o brawa. Proszę Państwa, ponieważ nasza impreza dobiega końca, drodzy Państwo, chciałabym w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet, które jest organizatorką tej gali, podziękować tym osobom, które przyczyniły się do tego. O Jezu, kształt biegnie. Proszę Państwa, dziękuję Pani Karolinie Krzysztofowi za ogromny wkład pracy w organizację dzisiejszej gali. Brawo! Dziękujemy serdecznie Pani Andrzejczyk Marcie. Dziękuję dyrektorowi Krzysztofowi Stachowskiemu. Pan dyrektor tu jest, proszę się pokazać. Proszę się pokazać, panie dyrektorze, tam. Inicjatyw kulturalnych. Za współpracę i pomoc. Dziękuję serdecznie sponsorom, koleżankom za pomoc w przygotowaniu gali. I duże brawa, drodzy Państwo, dla Was wszystkich za przybycie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Brawo, Pan Marszałek, osobiście na scenie Karolinie. Dziękuję za dzisiejszą imprezę. I proszę Państwa, już wjechał piękny tort z napisem Kobieta z charakterem. Bardzo proszę honorowych patronów, Pana Marszałka, Pana Wojewodę w Towarzystwie Bohaterek dzisiejszej uroczystości o uroczyste pokrojenie tortu. Zapraszam wszystkich Państwa do konsumpcji tortu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie, że mogliśmy tą imprezę w tak szacownym gronie. Dziękuję Państwu serdecznie. A drodzy Państwo, już za rok jubileusz, proszę Państwa, jubileusz, już mamy plany, a Pani Irena oczywiście już ma scenariusz przygotowany. Nie do końca, no bo przecież musi to być czymś przy współpracy kobiet z charakterem. Dziękuję za to.